Dzień dobry, jesteśmy tutaj grupą obywateli podpisanych na tym transparencie. Oczywiście w związku z kampanią prezydencką i w związku z tą prezydenturą, której pierwsza i mamy bardzo gorącą nadzieję, że ostatnia kadencja właśnie dobiega końca. Od tego w zasadzie protestu, od transparentu dokładnie tej samej treści, rozpoczęła się tak naprawdę historia obywateli RP, których mam dzisiaj zaszczyt reprezentować. Te akcje prowadziliśmy systematycznie, poczynając od 5 lutego 2016 roku i zawiesiliśmy ją wkrótce, dlatego że z kilkunastu postępowań prokuratorskich, wszczętych między innymi na podstawie naszych własnych autodonosów, z tego powodu, że ten transparent lży urzędującego prezydenta, co jest w polskim prawie zakazane i co narusza autorytet państwa polskiego. Żadne z tych postępowań nie doczekało się finału przed sądem, wszystkie zostały umorzone. Więc nie chcąc czynić z lżenia głowy polskiego państwa normy akceptowanej przez wszystkie służby tego państwa, ten protest zawiesiliśmy. Dzisiaj go wznawiamy, licząc na postępowanie, na takie postępowanie, które się skończy przed sądem, ponieważ podejmując te akcje i wtedy, i dzisiaj, chcieliśmy doprowadzić do tego, żeby zgodnie ze społecznymi postulatami postępowanie pana Andrzeja Dudy, znieważające godność polskiego państwa, stało się przedmiotem sądowej rozprawy, ponieważ uważamy, że miejscem Andrzeja Dudy jest sala rozpraw Sądu Rzeczypospolitej, a nie Pałac Prezydencki. A w tej intencji dzisiaj jesteśmy, bardzo poważnie licząc na to, że służby polskiego państwa zainteresują się tym naszym aktem prawnie zakazanym, niezależnie od tego, co sądzimy o słuszności oskarżeń miotanych na Andrzeja Dudy przez nas. Nie wolno lżyć urzędującej głowy państwa, również wtedy, kiedy się mówi prawdę. Chcemy też zaapelować do wszystkich tych środowisk, które popierają czworo kandydatów do urzędu prezydenta, znanych nam dzisiaj i uchodzących za demokratycznych, a więc do pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, do pana Kosiniaka-Kamysza, do pana Roberta Biedronia oraz do pana Szymona Hołowni, z apelem. Stawką w tych wyborach jest niepartyjny program, niepartykularne postulaty, nie obietnice dotyczące służby zdrowia, ale ni mniej, ni więcej, tylko godność polskiego państwa poniewierana przez tego człowieka, przez Andrzeja Dudę oraz losy polskiej demokracji. Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, by wszystkim świadkom tego wydarzenia spróbować to uprzytomnić. Jesteśmy tutaj dlatego, że polskie państwo przestało w zasadzie istnieć, a ukoronowaniem tej destrukcji polskiego państwa są czyny łamiącego konstytucję Andrzeja Dudy. Dziękuję. To nieformalna jest ten wiadomość, ale od oficera się dowiedziałem, że ten, że będą, mają polecenie zatrzymania tego transparentu do prokuratury do rozpoznania. Co? To bardzo dobrze. Tak. A protokół jest?